Środa, 26 czerwca, Michał Makagon, witam Państwa i zapraszam na informacje piotrkowskie. Nie ma chyba takiej gminy w Polsce, w której gorącym tematem ostatnich dni nie byłyby śmieci. 1 lipca wchodzą bowiem w życie zapisy nowej ustawy, która nakłada na gminy obowiązek gospodarowania odpadami. Wątpliwości związane z nowymi przepisami wyjaśniane były wczoraj na konferencji prasowej prezydenta miasta. Temat odpadów pojawił się też dziś na sesji Rady Miasta. Nowa ustawa obowiązek gospodarowania odpadami nałożyła na gminy. W związku z tym powstało wiele wątpliwości, które wczoraj wyjaśniano podczas konferencji prasowej. Między innymi, co z odpadami w trzecim sektorze, czyli w północno-zachodniej części miasta. Piotrków podzielony został na trzy sektory. W pierwszym i drugim przetarg rozstrzygnięto i odpady odbierze firma JUKO. W trzecim sektorze też wygrała JUKO, ale jedna z firm uczestniczących w przetargu zgłosiła protest. Miasto ma trzy wyjścia z tej sytuacji. Podjęliśmy takie działania, aby możliwie jak najszybszą ścieżką doprowadzić do tego, żeby KIO zajęło stanowisko i rozstrzygnęło ten spór. Wtedy będziemy mieli wiedzę, czy podpisujemy umowę z jedną firmą bądź drugą, bo tutaj odwołanie złożyła firma Remondis. Jeśli zakończy się ta procedura do końca czerwca, to problem jakby mamy z głowy i podpisujemy tę umowę do końca czerwca. Niezależnie od tego występujemy do Krajowej Izby Odwoławczej o zgodę na to, aby podpisać ewentualnie umowę z firmą, która złożyła najniższą ofertę do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez Krajową Izbę Odwoławczą. Taka procedura też jest możliwa. No i trzeci wariant, ten najgorszy, gdyby nie było rozstrzygnięcia do końca ani w jednej formie, ani w drugiej, to wtedy w tym sektorze mieszkańcy, tak jak dotychczas, oddają śmieci do zakładu, z którym zawarliby umowę, czy mają zawartą umowę, a miasto czy gminę obciążają rachunkami, dopóty nie zostanie wyłoniony nowa firma obsługująca w tym sektorze. Czy śmieci w Piotrkowie będą tańsze? To jest możliwe, ale jeszcze nie teraz. Opłaty mogą zostać zmniejszone, ale dopiero po szczegółowych analizach deklaracji złożonych przez mieszkańców. Zmian można spodziewać się na przełomie września i października. Podczas konferencji poruszano też kwestię koszy na śmieci. Za mieszkańców bloków sprawą zajmą się spółdzielnie. Właściciele domów jednorodzinnych mają wybór albo kupić pojemnik, albo wydzierżawić od firmy. Ile będzie to kosztowało, nie wiadomo. Na razie wszystko jest w fazie przygotowań. Spółdzielnie, jak już wcześniej powiedziałem, mogą się nie martwić. Ja zapewniam te duże kosze, spółdzielnie i administrację. Natomiast od osoby fizycznej potrzebuję deklarację, w sensie, no nie tak jak składa się do urzędu, ale deklarację pisemną, że chcę albo kupić, albo wydzierżawić ode mnie kosz, tak? Bo ja do tej pory to jakby po omacku tak chodzę, będę w tym okresie przejściowym zapewniał worki, dopóki mieszkaniec no, nie zdecyduje się i nie powie, bo ja w tej chwili no, nie wiem, czy zamówić 5 tysięcy pojemników, czy 2 tysiące, czy 6. Tak? Jeśli mieszkańcy nie zadbają o pojemniki na czas, czyli do 1 lipca, odbiór śmieci będzie możliwy przez pewien czas w workach o podwyższonej trwałości, które dostarczy firma. Sprawa śmieci zdominowała też dzisiejsze obrady radnych. Rozpoczęło się od pytania o projekt uchwały złożony przez kilku radnych, który zakładał obniżenie stawek na odbiór odpadów. W ubiegłym tygodniu wpłynął na ręce pana przewodniczącego wniosek grupy radnych dotyczący wprowadzenia na dzisiejszej sesji uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nie znalazło się to w porządku obrad, o co pana przewodniczącego prosiliśmy, bo jest to rzecz bardzo ważna dla mieszkańców i myślę, że należy taką uchwałę podjąć bezzwłocznie, ażeby nie opodatkowywać, tutaj w cudzysłowie, ale jest to jakiś sposób podatku, tak, parapodatek, ażeby nie obciążać mieszkańców. Dlaczego pan przewodniczący tego nie umieścił w porządku dzisiejszych obrad? Pan radny Sokalski i wszyscy radni, którzy podpisali się pod tą uchwałą, wiedzą doskonale i znają regulamin i zapisy naszego regulaminu, który państwo sami uchwalili. Zgodnie z tym regulaminem, po pierwsze, projekt uchwały powinien wpłynąć na 14 dni przed sesją. Po drugie, zgodnie z regulaminem, tenże projekt
musi zostać przekazany do zaopiniowania prezydentowi miasta. To jest obligo. To nie jest widzimisię przewodniczącego, tylko obligo. Prezydent miasta ma 14 dni na zaopiniowanie. Jeżeli w ciągu tego terminu nie złoży swojej opinii, uznaje się, że odstąpił od opiniowania. Projekt wpłynął do Biura Rady Miasta w dniu 20. 21 został przekazany do prezydenta i do biura prawnego, ponieważ ten projekt musi być również zaparafowany przez radcę prawnego, co również wynika z regulaminu. Kolejna przeszkoda to, ponieważ ta uchwała podlega publikacji, jej projekt musi być sporządzony w wersji XML. Ja zdaję sobie sprawę, że żaden radny takim programem nie dysponuje i w tym programie ta uchwała zostanie sporządzona przez pracownika, ale wtedy, kiedy wszystkie te pozostałe już wymogi zostaną spełnione. Dlatego, że projekt w wersji papierowej musi być zgodny z wersją, która ewentualnie trafiła do publikowania. I to są te przeszkody tak zwane formalne, wynikające z regulaminu. Poza tym w uzasadnieniu też pada stwierdzenie niezgodne z prawdą, ponieważ de facto przetarg na terenie miasta jeszcze nie został zakończony. Dwie strefy są zakończone, w trzeciej jeszcze jest nierozstrzygnięty. I to spowodowało, że przewodniczący nie może tej uchwały w porządku obrad umieścić. Wszystkim nam radnym zależy na tym, żeby te stawki były urealnione i dopasowane do wyników przetargu, przy czym uchwalone stawki mogą być przez Radę dopasowane dopiero wtedy, kiedy ten przetarg będzie rozstrzygnięty. Rozumiem Waszą intencję i myślę, że wszystkim tutaj na sali na tym samym zależy, aczkolwiek uważam i myślę, że wielu moich kolegów i koleżanek myśli podobnie, że jest to po prostu nieodpowiedni moment. Poczekajmy do tego czasu, kiedy będziemy znać koszty funkcjonowania systemu, spłyną wszystkie deklaracje i wtedy uchwalmy stawki, które będą realnymi stawkami, a nie stawkami, które opierają się na pewnego rodzaju wizjonerstwie. Tak jak pan prezydent powiedział, te stawki, które uchwaliliśmy wcześniej, również opierały się na pewnego rodzaju przypuszczeniach i teraz już wiemy, że to przypuszczenie od rzeczywistości różni się, tak? Jeżeli przyjmiemy wasz słuszną inicjatywę, tak? Bo wszystkim nam zależy na tych obniżeniu stawek, dopasowaniach do realiów, to również w dniu dzisiejszym będziemy opierać się na pewnego rodzaju przypuszczeniach, a nie na realiach. I spowodujemy to, że za 3 miesiące czy 4 mieszkańcy trzeci raz będą musieli te deklaracje wymieniać. Oszczędźmy tego mieszkańcom, poczekajmy na doszacowanie tego systemu. I to jest mój apel do tej grupy inicjatywnej, zrozumienia, że ja i myślę, że moi koledzy i koleżanki również w dniu dzisiejszym, bo nie co do zasady, tylko w dniu dzisiejszym tej inicjatywy myślę, że nie poprą. Ostatecznie projekt zmiany porządku obrad przepadł w głosowaniu, bowiem większość radnych głosowała przeciwko tym zmianom. Zastąp mamę, zastąp tatę. To hasło kampanii Podaruj dziecku siebie, zostań rodzicem zastępczym, którą zorganizował Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi. W poniedziałek akcję informacyjną przeprowadzono w Piotrkowie. Wszystko po to, by jak najwięcej osób zechciało stworzyć zawodową rodzinę zastępczą, na którą czeka ponad 1500 dzieci w całym województwie łódzkim. To był odruch serca, mówią państwo rudzcy, by stworzyć dla wnuka ciepły i spokojny dom. Rodzinę zastępczą dla chłopca tworzą od blisko 7 lat. Mimo cieni i blasków takiego rodzicielstwa, to była dobra decyzja, mówią dziadkowie. To trudne zajęcie, by być rodzicem i jednocześnie dziadkiem dla wnuka? To jest jeszcze trudniejsze niż być tylko rodzicem, bo być dziadkiem jest łatwe, bo to proces następujący po sobie. A być rodzicem, dziadkiem, to trzeba się wrócić do lat młodszych, przypomnieć, które się już zapomniało i kontynuować nadal. Ale warto. Warto. Podobnych rodzin w Piotrkowie jest 120, w nich wychowuje się równo 169 dzieci. Ale nadal na kochający dom czekają dzieci w domach dziecka. W piotrkowskich placówkach przebywa łącznie ponad 100 dzieci. Marzeniem każdego z nich jest mieć mamę i tatę, a to niełatwe, mówią pracownicy Ośrodka Pomocy Rodzinie. Osób chcących stworzyć rodziny zastępcze jest ciągle mało. Dzieci, które przebywają w domu dziecka w Piotrkowie Trybunalskim, tak naprawdę powinny być umieszczone w rodzinnych formach pieczy zastępczej, zgodnie z nowymi przepisami. Ale niestety nie mamy kandydatów na rodziców zastępczych. W tym roku zgłosiła się tylko jedna rodzina, która chciałaby podjąć pracę jako rodzina zastępcza.
poniedziałek na ulicach Piotrkowa zachęcano do rodzicielstwa zastępczego i tworzenia zawodowych rodzin zastępczych. W ramach akcji Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi Podaruj dziecku siebie, zostań rodzicem zastępczym. Wolontariusze rozdawali specjalne gazetki na temat rodzin zastępczych. Na wielkim telebimie wyświetlono spot reklamujący rodzicielstwo zastępcze. W regionie obecnie funkcjonuje około 3,5 tysiąca rodzin zastępczych, ale 1,5 tysiąca dzieci jeszcze czeka. Prowadzimy wojewódzką kampanię promocji rodzicielstwa zastępczego. Być zawodową rodziną zastępczą to jest najbardziej twórczy, najwspanialszy zawód na świecie. To nie jest zawód prosty, trzeba się do niego odpowiednio przygotować, ale to jest podarowanie dziecku własnej rodziny, podarowanie dziecku siebie, podarowanie dziecku tego, czego najbardziej potrzebuje. Ale nie tylko przekonywano do tworzenia rodzin zastępczych. Akcja Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi to też próba skończenia ze stereotypami, jakie krążą na temat rodzin zastępczych. Spotykamy się niestety bardzo często z wieloma negatywnymi stereotypami dotyczącymi rodziny zastępczej i na taki ostracyzm społeczny narażone są zarówno dzieci, jak i rodziny zastępcze, więc są to takie obszary, w których przede wszystkim udzielamy takiego wsparcia psychologicznego. Co pani myśli o rodzicielstwie zastępczym? No dlaczego nie, jeżeli spełniają ludzie warunki i są opiekuńczy, to czemu nie lepsze to niż domy dziecka? W zasadzie nie zastanawiałam się nigdy nad tym. Mam swoje dzieci, także nie miałam nigdy tego problemu, ale jak najbardziej jestem za. No jeżeli miałoby to pomóc dzieciom, które nie mają takich domów, to dlaczego nie? Informacji o tym, jak zostać rodzicem zastępczym, udzielają ośrodki pomocy rodzinie. Potrzebnych wiadomości można również szukać na stronie internetowej Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi. Dobra zabawa bez używek to możliwe. Udowodniono to podczas nocy profilaktyki, która odbyła się w Piotrkowie w minioną sobotę. Jak się bawiono? O tym w materiale Ewy Wiśniewskiej. O tym, że bez narkotyków jest o niebo lepiej, starali się przekonać młodzi ludzie, którzy zgromadzili się w Rynku Trybunalskim na pierwszej piotrkowskiej nocy profilaktyki. Właśnie w sercu Piotrkowa odczytana została odezwa społeczności PAT. Barwny korowód uliczkami Starego Miasta udał się do Amfiteatru Miejskiego. Tam młodzież skupiona w grupach patowskich z Łodzi, Bełchatowa, Radomska, Sieradza i Piotrkowa zaprezentowała spektakle profilaktyczne. Zachęcamy poprzez spektakle profilaktyczne, które pokazują, jaki jest skutek brania narkotyków, picia alkoholu. I właśnie próbujemy jakoś tak zadziałać na osobę, która ogląda ten spektakl, tak żeby nie sięgała po to, bo to jednak jest niezdrowe. No. Zamiarem świętojańskiej nocy profilaktycznej jest zjednoczenie wszystkich w walce o to, by narkotyki, alkohol i przemoc nie odbierały wolności życia. Warto być człowiekiem wolnym, wolnym od wszelkiego rodzaju uzależnień. To przesłanie myślę, że trafia do wszystkich i to jest jak gdyby największą wartością tej akcji. Chcieliśmy ściągnąć tutaj jak największą ilość młodzieży, która włączy się do innej formy spędzania wolnego czasu poprzez muzykę, poprzez spektakle teatralne, taniec, śpiew wspólny, wspólną zabawę. Świętojańską noc profilaktyki zakończył spektakl Jestem w wykonaniu piotrkowskiej grupy PAT oraz nocne rozmowy w sali widowiskowej MOK. Organizatorami akcji byli Komenda Miejska Policji oraz Komenda Wojewódzka Policji i Miejski Ośrodek Kultury. Podczas nocy profilaktyki Miejska Orkiestra Dęta wystąpiła po raz pierwszy od udziału w Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych w Niemczech. Zajęła tam drugie miejsce. Smak sukcesu jest nieoceniony, potwierdzają członkowie orkiestry. No oczywiście, mobilizuje to, chociaż jesteśmy już troszkę zmęczeni, bo no jest tych grań praktycznie cały maj, cały czerwiec, ten wyjazd teraz trzydniowy, więc no, mam nadzieję, że troszkę odpoczniemy, ale w sierpniu mamy dać dwa koncerty jeszcze tutaj w mieście, także przygotujemy się, myślę, na jak najlepiej. W ramach 8 edycji Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych w Niemczech Piotrkowska Orkiestra rywalizowała z 9 orkiestrami, m.in. z Czech, Słowacji i Niemiec. Takie konkursy wzbogacają Miejską Orkiestrę Dętą o kolejne doświadczenia. Jednak występy w rodzimym mieście cenią sobie najbardziej.
W mieście rodzinnym gra się tak samo jak przed wyjazdem do Komptendorfu. Mogę powiedzieć, że weekend dla orkiestry był bardzo pracowity i pod względem muzycznym, i sportowym, i sprawnościowym. A jeżeli chodzi o ten festiwal, w którym uczestniczyliście w Niemczech, czy rywalizacja była duża i czy konkurencja deptała po piętach? Konkurencja deptała po piętach w każdej konkurencji, czyli w zawodach sportowych. Muzycznych niekoniecznie, ponieważ orkiestry niemieckie, Dente, są orkiestrami typowo takimi pokazowymi. Więc mieliśmy taki dowolny repertuar, gdzie odróżnialiśmy się znacznie od pozostałych orkiestr. Warto podkreślić, że nasza orkiestra była jedyną orkiestrą reprezentującą Polskę na Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych zorganizowanym w tym roku przez Niemców. Freestyle to gatunek tańca łączący takie techniki jak hip-hop, funky, new style, street jazz czy pop. Jak to wygląda w praktyce, można było zobaczyć podczas niedzielnych zmagań tancerzy reprezentujących ten styl tańca. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 można było zobaczyć taneczne popisy młodych tancerzy. Wszystko w ramach drugiej edycji ogólnopolskiego turnieju tańca Freestyle Move It. A na parkiecie było co zobaczyć. Dla 13-letniej Wiktorii Bierzchały z Kielc, która tańczy od 3 lat, to już kolejny konkurs. A skąd zrodziła się u niej pasja do tańca? A to chyba mama mnie zachęciła, bo kiedy opowiadała mi, jak była mała i kiedy tańczyła w tym samym klubie, kiedy trenerka im tak pomagała, to chciałam tego spróbować i chyba się zaraziłam tym po prostu. A co znaczy dla ciebie w twoim życiu właśnie taniec? Wszystko. Wszystko, po prostu wszystko. Na parkiecie zobaczyć można było m.in. jazz, hip-hop, disco, dance, a także inne gatunki taneczne. A co dla młodych tancerzy znaczy taniec? Nie wiem, nie mam pojęcia, to tak się po prostu wzięło. Koleżanka się spytała, czy chce chodzić na tańce. Czemu nie? I tak już zostało. Zaraziłeś się wakcyną. Oj tak. A co starasz się wyrażać poprzez swój ruch tańca? Swoje emocje. Mogę się też poczuć kimś innym, jeżeli chcę się wcielić w jakąś rolę. Czy też no, jak się czuję i wszystko. Uwolnienie się od wszystkich problemów, zabawa. Młodzież z całej Polski prezentowała się w 3 kategoriach wiekowych – dzieci, młodzież i dorośli. Celem imprezy jest rozpropagowanie tańca, który w Polsce zaczyna cieszyć się coraz większą popularnością. Na koniec tanecznych zmagań laureatom rozdano medale oraz pamiątkowe dyplomy. Organizatorami imprezy byli Klub Tańca Sportowego Sport Dance, Polski Związek Tańca Freestyle i Centrum Tańca Dance.pl. 65 to liczba dni wolnych od nauki. Na ten moment uczniowie czekają cały rok. Wakacje startują od piątku. Co będzie można robić w mieście w czasie letniego odpoczynku? W Piotrkowie nie będzie okazji do nudy. Wycieczki, festyny, teatrzyki, zawody sportowe. Każdy znajdzie coś dla siebie. W wakacje można nie tylko leniuchować, ale i rozwijać swoje artystyczne talenty. Dla wszystkich kochających sztukę specjalną ofertę przygotował Miejski Ośrodek Kultury oraz Ośrodek Edukacji Artystycznej Wyciągamy Dzieci z Bramy. Zapraszamy dzieci w wieku od 7 do 15 lat do Ośrodka Edukacji Artystycznej, a także do świetlic artystycznych, które są rozmieszczone w różnych rejonach Piotrkowa i zapraszamy na zajęcia artystyczne, takie jak fotograficzne, ceramiczne, plastyczne, taneczne, teatralne. I oprócz tego jeszcze w ramach zadania OEA Wyciągamy Dzieci z Bramy Platformą Integracji Międzypokoleniowej odbędą się spektakle teatralne w Amfiteatrze Miejskim. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Piotrkowa, wszystkich małych mieszkańców Piotrkowa, a także odbędą się też projekcje filmowe w kinie Helios. Są to projekcje dla dzieci, uczestników ze świetlic artystycznych, a w każdy piątek dla dzieciaczków proponujemy wyjazdy, wycieczki edukacyjno-turystyczne. We wtorki oczywiście teatrzyki, zmiana, będą one w Amfiteatrze Miejskim, ponieważ już jest takie zainteresowanie, że nie mieścimy się na dziedzińcu w Miejskim Ośrodku Kultury, więc zapraszamy do amfiteatru. Oczywiście prosimy o nakrycia głowy w ramach bezpieczeństwa.
to we wtorki. We wtorek 9 będzie inaczej, zupełnie inaczej, ale to niespodzianka, więc powiemy o tym osobno. Zaś w środę kino, w czwartki festyny rodzinne, na które zapraszamy w różnych punktach miasta, zaczynając od 4 lipca, plac Jana Pawła II przy amfiteatrze. Letnią kanikułę nie tylko z książką organizuje najmłodszym Miejska Biblioteka Publiczna. Atrakcji nie zabraknie. W poniedziałku zaczynamy wystawami. Od poniedziałku, od rana będzie można już oglądać, no od godziny 10 powiedzmy, wyglądać wystawę w Rynku Trybunalskim pod tytułem Piotrkowskie widoki Piotrków we mgle. Już w zeszłym roku mieliśmy okazję podziwiać fotografię pana Wojciecha Trojanowskiego. W tym roku pokażemy właściwie taki bardziej, niekiedy bardziej mroczną odsłonę piotrkowskich podwórek i znanych nam miejsc, niekiedy bardziej romantyczną, bo we mgle romantyzm przecież też może w nas się obudzić, więc zapraszamy od 1 do 12 na Rynek Trybunalski, z kolei od 13 lipca do Czytelni dla Dorosłych, gdzie tą wystawę również będzie można oglądać do końca miesiąca. Ponadto w bibliotece przy ulicy Jerozolimskiej od 1 będzie szansa oglądać wystawę seniorów, plastyków z Ośrodka Edukacji Artystycznej Miejskiego Ośrodka Kultury. Wakacje będą trwały od 1 do 26 lipca w godzinach od 10 do 12. Mamy dla dzieciaków między innymi przygotowany tydzień przyrodniczy, podczas którego właśnie będą mogły sprawdzić swoją wiedzę przyrodniczą. Będzie spacer po Piotrkowie, będzie również tydzień językowy. Będą mogły dzieci pochwalić się swoją znajomością języka polskiego, a także będą krótkie zajęcia z języka angielskiego i języka serbskiego. Wakacje są nie tylko po to, by odpoczywać. O kondycję fizyczną zadba Ośrodek Sportu i Rekreacji. Tenis stołowy, siatkówka plażowa, tenis ziemny, tenis w różnym wymiarze dla osób, które potrafią w sposób już wysoce sportowy uprawiać tę dyscyplinę, ale także amatorski. Analiza naszej oferty na stronie internetowej pozwoli Państwu wpasować się tam, gdzie Wasze umiejętności i chęci pozwolą się zrealizować sportowo. Oprócz tego przypominam o promocjach cenowych na naszych basenach. 3 złote basen przy ulicy Belzackiej dla dzieci i 2 złote basen przy ulicy Prychnika. Tożsama promocja dotyczy kortów przy ulicy Belzackiej i przy ulicy Żeromskiego. Wakacje ruszają już od poniedziałku. A wakacje w mieście rozpoczniemy od świętowania Dni Miasta. Imprezy startują już w piątek. O godzinie 10 rusza 3-dniowy jarmark w Rynku Trybunalskim. Podczas 3-dniowej zabawy w mieście odbywać się będą festyny, zawody sportowe oraz koncerty. Gwiazdą sobotniego wieczoru będzie Urszula. Początek koncertu o godzinie 21 na placu po Franciszkańskim. Szczegółowe informacje na plakatach oraz w internecie. Serdecznie polecam. Jeszcze jedno zaproszenie, tym razem do pozostania z nami. Jak co środę na naszej antenie, tuż po informacjach piotrkowskich, magazyn sportowy, a w nim nieco informacji o kulturystyce. Ja już żegnam się z Państwem. Do zobaczenia. Swoje zmagania o laur zwycięstwa rozpoczęli w maju. Po kilku tygodniach zaciętych bojów przed siatką w ubiegłą sobotę na sali sportowej Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjnego OSL przy ulicy Belzackiej odbyły się ostatnie finałowe mecze siatkarskiej Ligi Szóstek Mężczyzn. O puchar oraz złoty medal ligi w emocjonującym meczu spotkały się drużyny Rower i Fuchs Sulejów. Po dramatycznym pierwszym secie drużyna Rowera zdołała utrzymać prowadzenie i co za tym idzie dyktować dalszy przebieg gry. W ten sposób doprowadzając do wyniku 3-0 w trzech setach.
Trzecie miejsce i brązowy medal wywalczyli siatkarze z zespołu Lwy Osiru, którzy nie oddali wygranej zespołowi Volley 5. Drugie miejsce zajęła drużyna Fuchs Sulejów. Pierwszą nagrodę odebrali zawodnicy z drużyny Rower. Na tym nie koniec nagród. To do zawodnika ze zwycięskiej drużyny trafił przyznany przez sędziów tytuł najlepszego zawodnika rozgrywek. Tym tytułem wyróżniono Błażeja Barana. Trudno było, daliśmy radę, ale ciężko było. Sety były dość wyrównane, dobry przeciwnik Sulejów, ale daliśmy radę. Co było najtrudniejsze? Najtrudniejszy pierwszy set, początek, odbiór zagrywki. Jak to żeśmy zrobili, zagrywka u nas z kolei była bardzo dobra, poszło łatwiej już. Odrzuciliśmy ich od siatki i już nie dali sobie tak rady z szybką piłką, dzięki temuśmy zaczęli blokować, bo piłka była odrzucona od siatki, czyli nie była dobrze dograna już, czyli takim językiem fachowym. Blok u nas był skuteczniejszy o wiele i dzięki temu poszło. Poziom bardzo podobny, niczym się nie wyróżniały te rozgrywki. Były dwa zespoły takie troszeczkę silniejsze, te, które właśnie grały w finale. I dwa zespoły, powiedzmy, które w tych finałach miały słabszą formę i grały one właśnie o trzecie miejsce. Jakby nie było czarnego konia. Zespół Rowera i zespół Fuchsa Sulejów po prostu walczyły o pierwsze miejsce zasłużenie. Kolejna runda rozgrywek ruszy w październiku. Kulturystyka to bardzo niedoceniany sport, a szkoda, bo gdyby było inaczej, z pewnością więcej osób usłyszałoby o dokonaniach piotrkowianina Radosława Lizaka, który odnosi na tym polu coraz większe sukcesy. Ten rok jest dla Radka niezwykle udany. 23 marca wywalczył srebrny medal podczas debiutów kulturystycznych, które odbyły się w Ostrowi Mazowieckiej. Debiuty Polskiego Związku Kulturystyki, Fitnessu i Trójboju Siłowego to cyklicznie organizowana ogólnopolska impreza skierowana do wszystkich osób pragnących rozpocząć karierę wyczynową w kulturystyce lub fitness. Niemal miesiąc później piotrkowianin wystartował w Mistrzostwach Polski, które odbyły się w Mińsku Mazowieckim. Tam zajął 5. miejsce. Z kolei 18 maja osiągnął najwyższy jak na razie sukces w swojej karierze, wygrywając akademickie Mistrzostwa Polski zorganizowane w Krakowie. Radek trenuje od 8 lat. Swoją przygodę z kulturystyką zaczął na siłowni znajdującej się przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie. I tutaj wykazał się pan Szczęsny, który był WF-istą przy szkole, właśnie przy Piomie. Zawsze służył poradą. No i tak sobie ćwiczyłem przez długi okres czasu, dopóki byłem w Piotrkowie. Nigdy nie myślałem o startach w zawodach, ponieważ nikt nie dysponował taką wiedzą, żeby mnie przygotować. Przynajmniej ja takich osób nie znałem. Pewnego razu wyjechałem sobie na kurs kulturystyki, gdzie spotkałem Przemka, wicemistrz Polski juniorów, bardzo pochlebnie wyrażał się o mojej sylwetce i namawiał do startów. Wspomniany Przemysław Nowak bez wątpienia bardzo pomógł Radkowi w rozwoju. Piotrkowianin nie zacząłby jednak uprawiać kulturystyki, gdyby nie brat, który kilka lat uprawiał trójbój siłowy. Piotr Głowacki był nawet powoływany do kadry narodowej. Teraz kibicuje i doradza bratu. Radek potrafi słuchać. Generalnie pokazałem mu, co ma robić. Jakieś poprawki wprowadziliśmy i później już sobie sam dawał radę. Wspieram go. Byłem bardzo zadowolony, jak zdobył mistrza Polski. Chciałbym, żeby dalej kontynuował to, co zaczął. No i jeżeli tylko zdrowie pozwoli, czas, finanse, żeby się pokusił o jeszcze lepsze rangą zawody typu jakieś europejskie. Aby odnieść sukces na takim turnieju, trzeba być doskonale przygotowanym, ale to wymaga wielu poświęceń. Są to bardzo ciężkie treningi, wszystko jest praktycznie powyliczane co do grama, jedzenie co do grama powyliczane, treningi co do godziny.
Mój dzień wyglądał tak, że wstawałam o godzinie 5 rano, były to aeroby, czyli rowerek na ustalonym tętnie przez godzinę, po czym schodziłem z rowerka, szedłem do kuchni, gotowałem posiłki, następnie je ważyłem, pakowałem do pojemniczków, szykowałem się na trening. Trening wyglądał tak, że były to 2 godziny treningu siłowego, po czym godzina znowu spędzona na rowerku na ustalonym tętnie, czyli jak można sobie łatwo wyobrazić, jak przychodziłem do domu, to jedyne o czym myślałem to, żeby zjeść, bo byłem cały czas głodny i żeby pójść spać. Radka na każdym kroku wspiera jego dziewczyna Natalia. Jak tylko mam czas, zawsze pomagam, zawsze jakieś dobre słowo. Czasami też mam nerwy, że nie mamy czasu dla siebie, nie możemy nic zrobić, ale no, 3 miesiące przed zawodami nie ma szans na jakieś wspólne wyjście, czy nawet, nie wiem, żeby wieczorem obejrzeć film, bo Radek nie ma po prostu na to siły. Widzę, ile pracy w to wkłada, ile poświęca, ile mam wyrzeczeń, z ilu rzeczy musi zrezygnować. A co najważniejsze, że nie może jeść tego, co by bardzo chciała. To jest dla niego największy problem i naprawdę podziwiam go za to wszystko, że ma na to siłę, bo ja bym nie dała rady. Bo kulturystyka to nie jest sport dla każdego. Wymaga samodyscypliny i systematyczności oraz wytrwałości. Radek posiada te wszystkie cechy, mówi jeden z jego pierwszych trenerów. Odkąd ta siłownia u nas funkcjonuje, bodajże to jest już 8 czy 9 lat, no nie było takiej osoby. Radek jest jedyną osobą, która rzeczywiście osiągnęła takie znaczące sukcesy. Przychodzą młodsi koledzy, patrzą na Radka, podziwiają, pytają się, Radek udziela informacji. Zresztą pamiętam początki, Radek był nowicjuszem, pytał się nas, a teraz jestem tego pewien, że wie zdecydowanie więcej niż ja i inni tutaj uczestnicy, którzy długo ćwiczą. Aktualnie Radek przygotowuje się do startu w eliminacjach do prestiżowych zawodów Arnold Classic Europe, które firmuje sam Arnold Schwarzenegger. Turniej kwalifikacyjny odbędzie się pod koniec sierpnia w Strzegomiu, natomiast główne zawody od 11 do 13 października w Madrycie. Kto wie, może piotrkowianin zakwalifikuje się do głównej imprezy i przywiezie z Hiszpanii medal. Trzymamy kciuki.